Cześć! Znajduję się właśnie w szkole muzycznej Music Home w Zielonej Górze, gdzie właśnie przed chwilą nagrałam wokale do kolędy Dzisiaj w Betlejem. Zostałam zaproszona do projektu kolędowego w ramach Kultura w sieci, który polega na tym, że pięcioro wokalistów nagrało wybraną przez siebie kolędę w stworzonych lub współtworzonych przez siebie aranżacjach. Ja wybrałam kolędę Dzisiaj w Betlejem, ponieważ jest ona jedną z moich ulubionych kolęd, która należy do tych radosnych, pełnych nadziei, nie kołysankowych, jakkolwiek te kołysankowe też bardzo lubię. Kolęda Dzisiaj w Betlejem jest jedną z najpopularniejszych polskich kolęd, tych skocznych, radosnych, którą myślę, że wszyscy bardzo dobrze znamy i pewnie nieraz śpiewaliśmy. Pomimo tego, że autor tekstu i muzyki nie jest znany, to kolędę tą można znaleźć w śpiewnikach księdza Siedleckiego, już zapisaną w XIX wieku. Do tej melodii powstało także kilka innych tekstów niekolędowych, niezwiązanych z Bożym Narodzeniem. Wśród nich znajdował się także tekst patriotyczny. Co ciekawe, ta melodia znana jest również na Ukrainie i Białorusi, gdzie jest śpiewana do tekstu bożonarodzeniowego. Miałam okazję słyszeć już wiele różnych wykonań i wersji tej kolędy, od tych takich polskich, tradycyjnych, utrzymanych w tonacji durowej i metrum 3/4, po aranżacje bardzo akustyczne, stonowane, w tonacjach molowych, czy też nawet zdarzyło mi się osobiście wykonywać wersję tej kolędy utrzymaną w klimacie afrykańskim, która była tworzona dla najmłodszych słuchaczy, dla dzieci przedszkolnych, a także taką wersję gospelową nagrałam parę lat temu na swoją płytę kolędową i tutaj utrzymaliśmy to w takim klimacie church gospel w szybkim tempie, z klaskaniem na 2 i 4, z udziałem trzygłosowego chóru. Ta kolęda wtedy urosła i w ekspresji, i brzmieniowo, i harmonicznie. W ramach projektu zdecydowałam się na aranż, który stworzyliśmy wspólnie z organizatorami projektu, utrzymany w klimacie walca jazzowego, w metrum 6/8, i zaczynamy w tonacji molowej. Zwrotka zaczyna się od akordu H-moll. Jest w klimacie akustycznym, jazzowym. Jakkolwiek moja linia wokalna nie do końca jest w stylistyce jazzowej. W naszej aranżacji odeszliśmy od tradycyjnego sposobu wykonania tej kolędy. Normalnie śpiewałabym: dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Myślę, że taką wersję znamy wszyscy. Natomiast nasz pomysł opiera się na walcu jazzowym i ta główna linia melodyczna, fraza prowadzona jest już bardziej jazzowo, z wykorzystaniem swingu. I brzmi to mniej więcej tak. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. W naszej wersji forma kolędy zawiera w sobie trzy zwrotki. Utwór rozpoczyna się od intra, później jest zwrotka, refren, przedzielone są interlude, wchodzi zwrotka numer 2, refren, po którym następuje solo saksofonu, po solówce saksofonu zaczyna się zwrotka trzecia i od refrenu po zwrotce trzeciej w zasadzie mogę powiedzieć, że jakby zaczyna się druga część utworu, która jest bardziej rozbudowana. Pierwsza część jest bardziej stonowana, w dynamice mniej więcej, powiedzmy, mezzo piano, może z jakimiś troszeczkę mocniejszymi momentami, ale raczej jest utrzymana jako taka opowieść, która z jednej strony niesie w sobie dużo nadziei, radości i śpiewam o cudach, o tym, że dzieją się wielkie cuda. Ale w moim zamyśle było, żeby przedstawić tą historię w sposób taki bardzo opanowany, stonowany. Wyobrażałam sobie taki wigilijny wieczór, kiedy już jesteśmy po tych wszystkich uroczystościach i czekamy już w jakimś takim domowym zaciszu, słuchamy sobie muzyki, która sączy się gdzieś tam z głośników i ciągle karmimy się tą dobrą wiadomością, ale już nie w taki huczny sposób. W drugiej części kolędy, która zaczyna się od refrenu,
terenu po trzeciej zwrotce pojawiają się stop time'y i postanowiłam w tych pauzach pomiędzy akcentami zaśpiewać tą linię melodyczną troszeczkę inaczej. Zastosowałam tutaj takie gospelowe wstawki wokalne, które nazywają się tak zwane ad-libs z takiej nomenklatury amerykańskiej chórów gospelowych. Polega to na tym, że zespół gra akcent na umówioną część taktu, a w pauzie ja śpiewam kolejne frazy z refrenu, improwizując i melodię, i rytm. Pozostaje tylko tekst z kolędy. Potem następuje powtórka refrenu i modulacja o pół tonu do tonacji es-dur na słowie cuda. Cuda! Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, i tak dalej, i tak dalej. Jest już po modulacji, jest tylko jeden refren, rozbudowana koda, także na wyrazie cuda, i stopniowo schodzimy, zostaje tylko wokal, piano. I kończymy utwór. Pomimo tego, że aranżacja utrzymana jest w stylistyce jazz walca i został utwór nagrany przez podstawową sekcję jazzową, czyli fortepian, kontrabas, perkusję i gościnnie saksofon, stylistyka wokalna nie opiera się stricte na jazzowym sposobie śpiewania. Postanowiłam troszeczkę pomieszać style, które są, oscylują troszeczkę wokół jazzu, troszeczkę wokół soulu i z nutką gospelową w drugiej części utworu. Dla mnie w wykonywaniu jakiejkolwiek muzyki, czy jest to piosenka, czy są to kolędy, bardzo ważne jest tekst i interpretacja tekstu. Dlatego postanowiłam skupić się w wykonaniu tej kolędy na tych słowach, które są kluczowe dla treści, dla przekazu, dla odbiorcy. Jako wokaliści mamy tę moc, że możemy wydobyć tą treść, te emocje, które są zawarte w słowach. Tutaj w tej kolędzie pierwsze, co nasuwa mi się na myśl, kiedy czytam czy śpiewam kolejno zwrotki i refren, to jest dobra nowina, to jest wielka radość, to są cuda i takie zestawienie dwóch światów. Z jednej strony w ubogiej stajence rodzi się ktoś, człowiek, mały człowiek, który przecież za chwilę odkupi wszystkich ludzi. Ten tekst dokładnie jest zawarty w trzeciej zwrotce. Dlatego też postanowiłam nie wyśpiewywać wszystkich powtórek, ale też czasem zaśpiewać tylko pierwszą frazę i wyczekać tak, aby ona mogła bardziej wybrzmieć i zostać gdzieś tam w naszych myślach, może skłonić też do jakiejś refleksji. Drodzy wokaliści, jeżeli będziecie korzystać z podkładu do właśnie tej wersji kolędy Dzisiaj w Betlejem, to chciałabym Was zachęcić, zainspirować do kilku rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, żebyście zauważcie, że w aranżu wykorzystane są trzy zwrotki wraz z refrenami, które się powtarzają. Myślę, że warto jest w pierwszej zwrotce, kiedy wprowadzamy słuchacza w dany temat, pomimo tego, że jest to znana kolęda, zawsze sugeruję, żeby zaprezentować temat po raz pierwszy rzeczywiście w miarę zgodny z oryginałem, czyli żeby zachować melodię, zachować tekst, nie za dużo improwizować, tak żeby słuchacz mógł poznać, jaki jest główny temat utworu. Natomiast w drugiej, w trzeciej zwrotce, w dalszej części utworu jak najbardziej możecie rozwijać, improwizować, oczywiście tak, żeby został zachowany tekst i przekaz tego utworu. Pamiętajcie, że ta aranżacja utrzymana jest w stylistyce walca jazzowego. Utrzymana jest w dynamice pierwszej części utworu mezzo piano. Ważne, żeby
rozwijać ten temat w drugiej i w trzeciej zwrotce, ale może niekoniecznie jeśli chodzi o dynamikę. Skupcie się na treści, na przekazie, na może jakichś zmianach rytmicznych, na zabawie barwą głosu. Myślę, że fajną wskazówką jest, kiedy rzeczywiście myślimy o tym, o czym śpiewamy, wtedy ta opowieść układa się nam sama. Czasem może zamiast zaśpiewania jakiejś frazy warto jest ją dopowiedzieć. Z kolei czasem warto może jakieś frazy nie powtarzać, tylko zostawić, odpuścić, żeby dany tekst mógł wybrzmieć. Jeśli chodzi o drugą część utworu, w momencie, kiedy pojawiają się stop time'y, to wcale nie jest tak, że miejsce dla wokalisty jest tylko w tych pauzach. Oczywiście możecie zaśpiewać to w różny sposób, na przykład dalej kontynuować refren, trzymając się oryginału, czyli tak jak jest skomponowany, pomimo tego, że będziemy mieć stop time'y, to śpiewamy Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Wtedy te stop time'y zostaną w sekcji rytmicznej, będą wykonywane przez zespół, a możecie w dalszym ciągu śpiewać refreny z jakimiś drobnymi zmianami, czy też jakąś lekką improwizacją wokalną. Zwróćcie uwagę, proszę, na dykcję w tej kolędzie. Mamy tutaj dużo powtarzanych fraz w dosyć szybkim tempie. Pod tym względem ta kolęda chyba zawsze była wymagająca dla nas wszystkich. Zwłaszcza w refrenie pamiętajcie też o tym, żeby nabrać odpowiednią ilość powietrza. Jeżeli chcecie na jednym oddechu zaśpiewać cały refren, to życzę Wam powodzenia. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda. Oczywiście nie musicie tego robić. Znajdźcie sobie taki moment, kiedy możecie sobie dobrać krótki oddech, możecie też przesunąć frazę. Ja dokładnie tak robię. Śpiewam Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają. Przesuwam troszeczkę tą frazę, ale w tym momencie mogę wziąć oddech i wyśpiewać tą myśl w taki sposób, jaki sobie założyłam. Na koniec zachęcam Was bardzo serdecznie do posłuchania wykonań innych wokalistów, którzy wzięli udział w projekcie. Zapraszam Was do korzystania z podkładów, które znajdziecie na kanale YouTube Szkoły Muzycznej Music Home. One już tam są dostępne. Pozdrawiam Was serdecznie. Powodzenia.